Słowotok na planecie Łódź. Przygodę z rapem zaczęła 15 lat temu. Jej muzyka przez cały czas dojrzewa. Dochodziły nowe brzmienia i style. W tym momencie piosenki serwowane przez Lilu to mieszanka hip-hopu z soulem i elektroniką. Pochodząca z Łodzi artystka dopiero co wydała nowy album, a już przymierza się do nagrania dwóch kolejnych. Jeden będzie mocno elektroniczny, na drugim powróci do rapowych korzeni. Siema, jestem Lilu. Wpadłam tutaj do was trochę pogadać. Kobiety w hip-hopie zazwyczaj ciężko im się przedostać. Tak? No nie jest tak? Nie wiem, mnie nie było ciężko jakby coś, a o innych się nie wypowiadam, także. Chodzi mi o to, że no raczej mało się widuje, czy to w teledyskach, czy słyszy się o kobietach rapujących, takich typowo MC. Nie chodzi mi tutaj o takie gościnne występy, no bo to wiadomo, zazwyczaj jest w piosenkach, jakaś dziewczyna śpiewa refren, ale mało jest takich typowo MC. Dlaczego tak jest hip-hop zdominowany przez facetów? Czy to jest taka typowo męska muzyka? Nie wiem, musiałbyś spytać hip-hopu, bo ja, chociaż może, chyba żeby przyjąć zasadę, że ja jestem hip-hopem, ale to by było dosyć egocentryczne. Natomiast nie mam pojęcia, wiesz. Może się kobietom wydaje, że jest to mało wdzięczne zajęcie, że jest mało kobiece, a mi się wydaje, że po prostu niezależnie od tego, jaką muzykę wybierasz, to możesz ją robić kobiecą po prostu. Możesz być kobietą w tym, co robisz. Możesz być, wiesz, inżynierem na budowie, możesz być kierowcą ciężarówki i jednocześnie robić, wykonywać swój zawód, czy tam wykonywać swoje zajęcie kobieco. Ja się nad tym nie zastanawiałam. Zastanawiam się tak naprawdę nad sobą, a nie nad innymi osobami. Po pierwsze, a po drugie, wcale nie jest tak, że jest mało kobiet. Może po prostu trzeba troszkę się zagłębić w temat i trochę się rozejrzeć, bo jest wdowa Anka Sól, która się jeszcze gdzieś tam od czasu do czasu udzielała nie tak dawno. Była Aśka Tyszkiewicz, jest Mona, jest Gonix, jest bardzo, bardzo dużo dziewczyn, które rapują i każda ma jakiś tam swój styl i nie wiem, a z tym przebijaniem się, ja nie wiem, ja nigdy nie próbowałam się przebić, nigdy nie chciałam się przebić, nie wiem w ogóle, co to znaczy. Wiesz, pytają mnie jakieś młode dziewczyny, jak się wybić, ja nie wiem, wiem, jak wybić zęba na przykład, chociaż nie stosowałam tych taktyk, ale myślę, że po prostu robić swoje i robić to jak najlepiej, to jest w każdym zawodzie i dosyć oczywista oczywistość, że tak to w cudzysłów wezmę. Tak, ale jednak na szczytach list przeboju nie ma takich składów, załóżmy, tworzonych przez kobiety albo no solistek. Chodzi mi o takie szczyty list przebojów hip-hopowych, typowo. Wiesz co, ja nie wiem, nie śledzę list przebojów, nigdy mnie nie interesowało, co jest wyżej, co jest niżej. Zawsze mnie interesowało, ile ludzi jest na moim koncercie, jak się oni bawią i czy są zadowoleni z tego. Więc nawet nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłam na jakimś szczycie jakiejś listy hip-hopowej przebojów. Wiesz, nie wiem nawet, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo w ogóle się nie interesuję tym tematem, nie interesuję się tym, co jest znane i co jest bardziej przyswajalne przez masy, bo tak naprawdę w tej muzyce chodzi trochę o co innego, więc who cares? Obiecują lepsze jutro, może jutro już nie będzie. Czemu masz być to, kiedy możesz być wszędzie? Chcemy wszystko albo nic, a nawet więcej. Jak dla ciebie to za dużo, jesteś w błędzie. Wydałaś płytę w grudniu, od tego czasu minęło parę miesięcy. Jak została odebrana, jak jest odbierana na koncertach, jak już wspominałaś o koncertach? Koncerty pierwsze z tej płyty będziemy mieć dopiero teraz w maju. Gramy na Juwenaliach w Lublinie, ponieważ musieliśmy się troszkę przygotować w ogóle do grania tego materiału, bo chcę go grać i będę go grać ze składem, z bandem, normalnie z instrumentalistami. Dlatego to trochę pracy kosztowało i jakby chcieliśmy to zrobić jak najlepiej, także na razie były jakieś próby, jeszcze będziemy się na tych próbach spotykać i dopiero będziemy się teraz zabierać za granie koncertów, a wiesz, no jedyne co to odbieram jakieś tam propsy, jakiś taki tam feedback taki, a to internetowy trochę mailem, a to ktoś tam, wiesz, gdzieś się odezwie bardziej z bliższego swojego otoczenia, także trudno mi powiedzieć, co na to, że tak powiem, większe masy ludzi. Myślę, że to się właśnie w Lublinie okaże i potem gram jeszcze jedne Juwenali, ale nie pamiętam gdzie. Chyba w Bydgoszczy. Ale nie chcę skłamać, więc. Bo tak się zastanawiałem, co właśnie teraz robisz od czasu premiery tej płyty. Czy już planujesz jakąś kolejną, czy, bo teraz rozumiem, że skupiłaś się na przygotowaniach do tych koncertów. Czy znowu trzeba będzie czekać na płytę 3 lata? Nie, absolutnie. Ja się nie mogę skupić na jednej rzeczy, bo ja jestem zbyt, wiesz, jak ośmiornica trochę. Muszę gdzieś tam swoje macki porozkładać. Przede wszystkim grałyśmy bardzo sporo, bardzo dużo imprez z Emily Rose, z Emilią. Jeździłyśmy sobie teraz i
sprawdzałyśmy, bo może po kolei. Po pierwsze robię płytę z Emilią, tą naszą Emilią Maxflowową, która z Grupsonem nagrywa, z Gadabitami. W każdym razie z Emilią robimy teraz materiał taki mocno elektroniczny, taki z ciężkim brzmieniem, okołowiertniczy myśmy to nazwały, że to jest muzyka okołowiertnicza, więc totalnie inna bajka niż to, co ja robię. Robimy ten materiał, to grałyśmy przede wszystkim, zagrałyśmy sporo koncertów i bardzo, bardzo fajnie się grało i bardzo fajnie był odbierany ten materiał, bardzo się ludzie dobrze bawili. Teraz chcemy skończyć tę płytę, będziemy ją nagrywać w Tychach za tydzień jakoś mniej więcej. Mam nadzieję, że zamkniemy ten materiał. Oczywiście nie mówię hop, wiesz, w każdym razie chcemy to wydać też przed wakacjami, więc to już będzie pół roku od pierwszej płyty. No i jakoś po wakacjach ja sobie powolutku nagrywam mój stricte rapowy projekt i tak myślę, że może jeszcze przed końcem roku uda się to wypuścić. Także absolutnie nie skupiam się na jednej rzeczy, wręcz przeciwnie, już w ogóle nie wiem, w co ręce włożyć. A jeśli chodzi o plany, to ja nigdy nic nie planuję. Wszystkie te projekty się pojawiły totalnie spontanicznie i myślę, że tak dalej będzie, bo tak wychodzi mi najlepiej w sumie, no. Czyli jednak tak nie odchodzisz od rapu z tego, co słyszę, bo pracujesz nad tym projektem rapowym, bo jednak ta twoja ostatnia płyta, tam mało jest rapowania. Jest więcej soulu, śpiewania. Myślałem, że tak właściwie już koniec na dobre z tym rapem. Nie, wiesz, przede wszystkim to ja zaczynałam od rapu, więc to jest ciężko jakby się rozstać też z czymś, na czym się wyrosło. Ja teoretycznie zakładam, że to będzie rzeczywiście ostatnia taka stricte rapowana płyta moja, bo jednak rap wymaga dużo więcej pracy intelektualnej, dużo więcej takiego zaangażowania, a śpiewanie jest dużo bardziej spontaniczne i jakby trochę więcej, mniejszy jest nakład pracy do zajawki osiąganej. Coś takiego. Natomiast wiesz, lepiej nigdy nie mówić nigdy, bo potem się jest gołosłownym i to chyba też nie ma sensu do końca. Natomiast na razie planuję wydać tę płytę i absolutnie nie planuję dalej nic konkretnego. Jakiś, nie wiem, może jak mnie jakiś mój dobry ziomek poprosi o fit, no to się nagram, no. Jak będzie trzeba. Myślałem, że o rękę. Słuchaj, no to nie mógłby być tylko dobry ziomek, niestety. Nie mów mi, że nie pójdziesz, nie mów mi, że nie zrobisz. Bez przerwy to powtarzasz, mam tego szczerze dosyć. Wspomniałaś, że rapowanie, że to jest takie intelektualne trochę, tak na pewno wielu się może zdziwić, bo hip-hop nie jest tak może za bardzo szanowany przez ogół Polaków, ogół słuchaczy, a na pewno nie jest traktowany jako intelektualna muzyka. No to szkoda, bo dla mnie, wiesz, dla mnie tak naprawdę to jest jedno z najtrudniejszych zajęć w ogóle, żeby usiąść i wymyślić naprawdę dobry rapowy tekst z dobrymi follow-upami, z dobrymi nawiązaniami, porównaniami, z podwójnymi rymami. To jest ogólnie, to są puzzle, wiesz, siadasz i składasz te słowa i to jest naprawdę mozolna praca, precyzyjna bardzo i jak się coś wymyśli, to naprawdę jest super zajawka, jak się, wiesz, wymyśli jakiś dobry wers. Ja nie odnoszę się, ja, wiesz, dochodzę do wniosku, że lepiej, żeby ludzie robili muzykę, niż mieliby siedzieć i się nudzić w domu przed telewizorem. Natomiast no, jest też taki rap w Polsce, którego nie traktowałabym w ogóle ja jako muzykę, tylko jako zjawisko społeczne, socjologiczne, jakieś takie, wiesz, coś takiego. Niech on sobie będzie, czemu ma nie być. Natomiast jeśli chodzi o ten rap taki przeze mnie również szanowany, taki wysokich lotów, no to jest tego naprawdę w tej chwili bardzo dużo. Jest mnóstwo takich zespołów, które, takich raperów, którzy składają te słowa w ten właśnie intelektualny sposób. I wiesz, też na przykład rap zawsze miał być zajawką. I jeżeli ktoś sobie chce po prostu rapować, to może sobie rapować. Ja się tym nie będę jarać osobiście. Natomiast nie mam nic przeciwko temu. No, nigdy nie hejtowałam jakoś specjalnie. Nie lubię disów i żadnych różnych takich konfliktowych spraw. Natomiast mam swoje gusta też i jaram się tym, czym się jaram, no i koniec. I mnie imponuje, jeżeli ktoś wymyślił coś takiego, co ja sobie mówię, co ja, wiesz, odbieram w taki sposób, że o kurczę, jak on to wymyślił, jak on na to wpadł w ogóle, to jest genialne, wiesz, jakiś tam wers, tak. I ostatnio się jaram raz mentalizmem bardzo, bardzo. I w ogóle można by było naprawdę mnóstwo wymieniać takich raperów w tej chwili. Vena, Małpa, Smarki był zawsze takim raperem, Vankej. No i wiesz, i może ogół społeczeństwa dlatego ma takie stereotypowe podejście do rapu, bo nie znają tych rzeczy. No absolutnie nie znają, no wiesz. Podejrzewam, że wszyscy ci raperzy, których wymieniłam, to jeżeli ktoś tam posłucha tego wywiadu, kto nie ma o tym pojęcia, to w ogóle nie będzie wiedział, o co chodzi. Kto to jest, nie? Ja wiem, kto to jest Mezo, wiem, kto to jest PZ, wiesz, i na tym się mniej więcej kończy, tak?
Przy czym nie, absolutnie nie mówię, że tam Mezo czy PZ to są źli albo dobrzy raperzy. Nie wypowiadam się na ten temat w ogóle. Natomiast po prostu uważam, że ci, których wymieniłam wcześniej, to są naprawdę świetni raperzy i szkoda, że o nich mało ludzi takich przeciętnych słyszało. Polecam, jakby ktoś miał okazję, to... Mówiłeś, że nie lubisz takich sytuacji konfliktowych, disów, bifów, bo może też dlatego, że jesteś kobietą, bo te twoje teksty też są takie kobiece. Ja nie słyszałem o bitwach pomiędzy kobietami w hip-hopie. Były, były, oczywiście, że były. Ania Sól z Averse One tam pisały na siebie teksty, także myśmy z wdową kiedyś tak wymyśliły, że w ramach promocji zaczniemy sobie, wiesz, wymyślać jakieś wrzuty. Najpierw ja napiszę na nią wers. Oczywiście przyjaźniły się jak najbardziej i to były żarty przy piwie, więc żadnych takich absolutnie nie będzie. Ja nie wiem, ja nie lubię, wiesz, tak jak kiedyś wpadłam na taki pomysł, że ludzie na siebie piszą disy, to ja sobie wymyśliłam, że będę pisać props songi. I udało mi się napisać tylko jeden, bo jednak okazało się, że to jest bardzo trudne, żeby oprócz tego, żeby napisać jakiś dobry kawałek, to jeszcze, żeby wykorzystać wersy innego rapera. Zdecydowanie, poza tym ja jestem, wiesz, radosnym człowiekiem, szczęśliwym, bardzo mi się dobrze żyje i jest słońce za oknem, wiosna, wiesz, w pełni, w rozkwicie. Dlaczego mówić o tym, co jest kiepskie, skoro można mówić o tym, co jest naprawdę fajne? Ale często też poruszasz takie tematy problemów damsko-męskich. Jednak nie zawsze jest tak wesoło. Ja myślę, że wiesz, przede wszystkim to dużo z tych kawałków, które są postrzegane jako taka tematyka, to większość z tych utworów nie byłaby tak postrzegana, gdyby była wykonywana przez faceta. Na przykład, nie wiem, numer telefon absolutnie nie odnosi się do tego, że kobieta nie odbiera telefonu od faceta, tylko że człowiek nie odbiera telefonu od człowieka. Często tak mam, że mi się po prostu nie chce z nikim gadać. Mam taki dzień, że nie chce mi się z nikim gadać i po prostu napisałam o tym kawałek, wiesz. A tu się okazało, że to jest kawałek nagle o czymś zupełnie innym, niż ja myślałam. Zresztą wydaje mi się, że to jest kwestia interpretacji. Oczywiście, że nigdy nie jest bardzo wesoło. To też już są takie oczywiste sformułowania, że musi być trochę smutku w życiu, żeby docenić szczęście. Również wydaje mi się, że muzyka w ogóle, czyli twórczość ogólnie rzecz biorąc, powstaje pod wpływem skrajnych emocji, więc to musi być albo skrajne szczęście, albo skrajny smutek, albo skrajna złość i wtedy powstaje dobry numer, bo on jest mocno emocjonalny i naładowany jakimiś tam, jakąś tam prawdą taką życiową, nie? W Polsce to chyba łatwiej tworzyć smutne kawałki. Widzisz. Bo tak od razu ci minus zszedł. Ale wyjrzyj za okno, no dlaczego smutne? Zobacz, jak słońce świeci. No tak, ale zobacz, z drugiej strony jest tam rozwalony dworzec fabryczny. No i dobrze, i w końcu go robią, no co, ty się martwisz tym, że go robią? Ja się cieszę. Jeszcze tu mieszkam zaraz za Winklem, więc już w ogóle będę miała, wiesz, piękną okolicę za chwilę. No może 4 lata warto poczekać, no co? No może 5, skoro już mówimy o tej Polsce, no to tak, 5 w porywach do 6, skoro 4. Istnieje coś takiego jak damski i męski hip-hop, czy to jest wszystko jedno? Wiesz, ja w ogóle nie lubię klasyfikować muzyki i też tak naprawdę... gdzie się zaczyna i gdzie się kończy hip-hop, tak? Gdzie on przechodzi w jazz, w którym miejscu on przechodzi w pop, gdzie on przechodzi w, nie wiem, techno, czy tam jakieś drum and bassy, dubstepy, gdzie? Gdzie są granice? Nie ma tych granic, tak? Czy jest muzyka damska i jest muzyka męska? Myślę, że jest po prostu ludzka muzyka i tyle. I po co to rozgraniczać tak naprawdę? Na pewno, wiesz, moja muzyka będzie pisana z perspektywy kobiety, no bo nie wiem, jak miałabym niby pisać z perspektywy faceta, no mogę sobie to najwyżej wyobrazić, ale wyobraźnia, no to jest trochę co innego niż realia, więc... A tak to, no nie wiem, ja nie lubię dzielić i nie lubię klasyfikować, nie lubię stereotypów, szufladkowania i tak dalej. Myślę, że żaden artysta tego nie lubi i nie lubi być przyporządkowany do jakiejś tam dziedziny i tyle, no. Dlatego też śpiewać zaczęłam trochę i łączyć te rzeczy ze sobą i łączyć w ogóle różne style muzyczne. Zawsze miałam duży rozstrzał w muzyce, której słucham. No i wiesz, i takie jakie są zajawki, takie potem się rzeczy tworzy, też mi się wydaje. Kierujesz też, rozumiem, że do wszystkich swoją muzykę. Moją muzykę kieruję do mikrofonu, a skąd, gdzie ona potem, z czyich głośników leci, to im więcej tych głośników, im mądrzejsi są ludzie, którzy przed nimi siedzą, tym bardziej się cieszę,
a tak to nie zastanawiam się nad tym, kto będzie tego słuchał, bo mi się wydaje, że to już jest takie trochę komercyjne podejście. Nie wiem, nie umiałabym usiąść i napisać kawałka, no dobra, to teraz napiszę utwór dla 18-latków. Stary, co teraz? W ogóle wiesz, nie mam pomysłu, nawet bym nie wzięła długopisu do ręki, tylko bym się zasępiła totalnie i tyle byłoby z tego pisania. A dobre jest takie to zamykanie się właśnie na wszystko, no bo na początku mówiłaś, że nie śledzisz list przebojów, teraz mówisz, że nie kierujesz tego do nikogo, tylko do mikrofonu i nie interesuje cię, kto to będzie słuchał. Nie mam pojęcia, czy to jest dobre, czy to jest złe, po prostu inaczej nie potrafię i tyle. A list przebojów nie śledzę, bo mnie to po prostu nie interesuje i tyle. Tak samo nie oglądam telewizji. Nie wiem, jacy aktorzy grają w serialach. Nie dlatego, że jestem jakimś snobem czy cokolwiek i wiesz, wymyśliłam sobie, że ja będę teraz mówić, że ja nie oglądam seriali. Nie, ja mam telewizor za kanapą i nie chcę mi się jej przestawiać po prostu. Wiesz, widocznie nie mam takiej potrzeby. Mam dużo więcej innych zajęć i nie wiem, wolę sobie wyjść na rower niż obejrzeć serial. Chociaż jak ktoś woli sobie obejrzeć serial, no to niech sobie ogląda, przecież co to za problem. Każdy robi to, co lubi, no. Ważne, żeby był szczęśliwy i tyle. No właśnie, z tego co słyszę, to też nie jesteś jakoś taka zamknięta w sobie. Zamknięta w sobie nie jestem w życiu, nie? Absolutnie. Ja w ogóle, wiesz, jak zaczynałam nagrywać, to ja musiałam mieć swoich jakichś tam odbiorców, więc moim znajomym w ogóle, wiesz, sadzałam ich na kanapie i mówiłam, puszczę wam moją piosenkę, nagram. Wiesz, to jeszcze było na mikrofonie takim... No takim multimedialnym, takim na patyku, wiesz, takim do komputera i wsadzałam moich znajomych na kanapie i nie wolno im się było odezwać, musieli słuchać od początku do końca w ogóle, także absolutnie nie jestem żadnym introwertykiem, natomiast no nie jestem też PR-owcem, więc nie umiem kierować muzyki do mas albo cokolwiek, no nie znam się na tym, to jest zupełnie inna dziedzina życia, dziedzina pracy, no są ludzie, którzy się tym zajmują, to dobrze, no, a ja jestem artystą, tak mam nadzieję przynajmniej, więc w ogóle zajmuję się czymś innym. Dla mnie ważne jest, żebym ja usiadła, posłuchała tego utworu i pomyślała sobie, to jest dobre, mogę się pod tym podpisać, jestem z tego dumna, jestem z tego zadowolona. I wtedy zakładam, że tego utworu będą słuchać ludzie podobni do mnie. A jeżeli oni będą podobni do mnie albo mądrzejsi, to ja się mogę tylko jarać, no. Często się tak zdarza, że jesteś zadowolona z tego, co napisałaś, czy to jest tak, że załóżmy napiszesz 100 piosenek i tylko 10 później wchodzi na płytę? Jest tak, że piszę 100 piosenek i tylko 10 później wchodzi na płytę, natomiast jest również tak, że wiesz, piszę kawałek, strasznie się jaram, w ogóle strasznie, od razu go nagrywam sobie i w ogóle słucham w kółko, jejku, jak jest ekstra. Potem wychodzę ze studia, idę na rower, dokładnie, taka pogoda jest, że dzisiaj chyba się nie powstrzymam, tylko buty muszę zmienić, idę na rower, wracam do domu, puszczam to i mówię, o matko, jaki shit, co to w ogóle jest? I zapominam. Ja wiem, ja mam świadomość tego, że jeżeli coś mi wyszło, to mi to wyszło. I zazwyczaj są to pojedyncze wersy, albo jakaś harmonia w refrenie. Nigdy nie było do końca tak, żebym była w 100% zadowolona z całego utworu. Tylko nie można poprawiać w nieskończoność, bo naprawdę to ci powie każdy artysta, który tworzy, że mógłbyś siedzieć i poprawiać. Naprawdę. Do zawsze. Ja nawet tej płyty jak słucham, to o kurczę, tutaj powinno się jednak to inaczej zrobić. Naprawdę. Dlatego trzeba to skończyć, zamknąć, zapomnieć. Bo inaczej nigdy się niczego nie wypuści. Ale to też fakt, że ja mam w ogóle na dysku u siebie w studio na komputerze setki utworów, których nie skończyłam i z których nie jestem zadowolona, ich nie wykorzystam i nie zrobię z nimi nic, no. A mam też kilka takich, z których jestem bardzo dumna. Tak naprawdę nie jest ich wiele, no. Takich, którymi się naprawdę, naprawdę najbardziej na świecie jaram, że jaram się tekstem, muzyką, melodią, wszystkim. To chyba też dobre podejście jest, żeby tak się nie zapatrzeć w siebie. Ale co jest najzabawniejsze, że niektóre utwory, na przykład te, którymi ja się jaram, to ludzie się nimi jarają mniej niż innymi, którymi ja się z kolei tak bardzo nie jaram. Więc też nie można tak się bardzo zamykać, że nie, ja uważam, że to nie jest aż takie super fajne, żeby to wypuszczać, bo się potem okazuje, że ktoś może lubić coś innego niż tobie się wydaje, że wiesz, no, coś w tym stylu, żeby, dobra, już zamotałam totalnie po prostu. No nie wiadomo, może dla innych to jest zrozumiałe, dla ciebie niezrozumiałe.
Będą jeszcze jakieś teledyski promujące tę płytę, twoją ostatnią płytę? Zobaczymy, wiesz, będziemy kombinować. Myślę, że tak, natomiast jadę teraz do tych Tychów nagrywać z Emilią Emily Rose. Przy okazji też sobie myślę, że przy jakimś piwie z Rahimem usiądę i musimy pogadać troszkę też o tej płycie. Coś tam, wiesz, pomyśleć. U nas wszystkie decyzje są demokratycznie podejmowane. To znaczy tak demokratycznie, że ja jestem równiejsza. Czyli mam ostatnie słowo i niech ktoś próbuje się ze mną kłócić, oczywiście się śmieje, ale wiesz, musimy sobie usiąść, pogadać, pomyśleć, do czego chcemy zrobić klip, jak go zrobić, gdzie, kiedy, także na spokojnie, wiesz, nic nie mówię na razie jeszcze kiedy, co i jak. Jeśli miałabym zacząć jutro od nowa, wolę skończyć dziś wszystko bez słowa. Wiem, że nie mam czego żałować, jeśli mam, to nie chcę się o tym nigdy przekonać. Wspominałaś o Rahimie, czyli ta płyta z Emilią, ta Emily Rose, ona jakoś powstaje we współpracy z nim? Jak najbardziej. Nawet mój wujek Rahim kupił mi kartę dźwiękową na tę okazję, w ogóle wiesz. U nas są bardzo rodzinne stosunki i wiesz, my na przykład nie mamy żadnej umowy jako Emily Rose podpisanej, natomiast wiemy po prostu, że ta płyta wyjdzie tam i koniec, no i tyle. I umowa oczywiście się podpisze, bo takie rzeczy się robi, bo po co się potem kłócić o coś bez sensu. Dlatego ja uważam też, że tym bardziej z przyjaciółmi się zawsze powinno podpisywać umowy, bo wtedy na przykład wiesz, siadasz sobie i po co ja w ogóle o tym gadam? Siadasz sobie i wyjaśnisz te kwestie, które na przykład mogłyby się okazać gdzieś tam później sporne, a zapomnisz o tym pogadać, czy tam coś ustalić, nie? I w ogóle nie chodzi o pieniądze, tylko jakieś, wiesz, różne takie prawne kwestie. Ja w ogóle strasznie nie lubię takich rzeczy i omijam to szerokim łukiem, więc u nas to się robi szybko i bezboleśnie, byle było, wiesz. Widzę, że stara paktofonika się zajarała teraz dubstepami, bo Focus też rapuje do dubstepów, Rahim nagrywa z wami tę płytę dubstepową. No mój drogi, my będziemy przecież na nowym Pocahontas. Razem robimy kawałek, mamy wybrany beat, mamy wybrany temat, wszystko jest. Focus jest w ogóle naszym hiperfanem, pozdrawiam go z tego miejsca. Także, no, także jak najbardziej będzie współpraca, bo to są podobne dziedziny, wiesz, podobna zajawka. Także na pewno będziemy z chłopakami współpracować. Czyli jednak nie do końca jest tak, że się zamykasz na wszystko, no bo jednak dubstepy teraz są popularne, modne, no i też wydajesz płytę taką dubstepową. No jak najbardziej, ja już mówiłam o tym, że ja mam, wiesz, bardzo, bardzo rozstrzelone zajawki. I nie wydaję płyty dubstepowej, tylko elektroniczną. Nie chcę mówić, że to jest dubstepowa płyta, bo jeśli chodzi o dubstep, to jest wielu specjalistów w tym kraju już w tej chwili, bardzo dobrych producentów, DJ-ów i wiesz, nie chcę też... Bo to jest potem, że to nie jest dubstep. No to nie jest do końca dubstep. To są, wiesz, dwie dziewczyny, które śpiewają na mocno elektronicznych bitach, inspirowanych grime'em, dubstepem, takimi brzmieniami, ale to nie jest dubstepowa płyta, bo dubstepowa płyta to jest Skrillex, tak? Tak, chciałabym wyjaśnić, a ogólnie naprawdę jaram się bardzo wieloma rzeczami i uważam, że w ogóle w każdej muzyce jest coś fajnego i można to znaleźć i można to podciągnąć pod siebie, jeszcze jak się włoży coś swojego do tego, dlatego właśnie też nie chcę mówić, że to jest dubstepowa płyta, bo my z Emilią jesteśmy stricte hip-hopowcami. Wiesz, ona może sobie śpiewać, ja rapuję, ale teksty i korzenie nasze i to skąd, jakby wiesz, skąd się wzięłyśmy i jak na czym wyrosłyśmy, to jest hip-hop. Więc jeżeli będziemy nawijać do dubstepowych bitów, to nie będzie dubstep, tylko to będzie hip-hop na dubstepowym bicie, coś w tym stylu, tak? Czy tam jakieś takie subtelne kobiece brzmienia bardziej, bo to tak trochę inaczej wygląda, że tam nie będzie dużo rapowania na tej płycie, także też żeby nie było jakichś niedomówień. Chyba odpuszczę sobie dzisiaj lakostkę, wrzucam na nowy czarny pumy nad kostkę, chcę odot UK, nówki, sztuki, chcesz się zobaczyć? Zrób mi booking. Po wakacjach ta twoja rapowa płyta to też jakiś kolejny inny projekt, czy jako Lilu? Jako Lilu, ale to jest kolejny inny projekt trochę. Powolutku sobie zbieram, wiesz, ja też jeszcze nie chcę sprzedawać za dużo informacji na ten temat, bo tam będzie dużo ciekawych rzeczy i niespodzianek i w ogóle, jeżeli wypalą wszystkie plany, które mam związane z tą płytą, to naprawdę ja się będę bardzo, bardzo jarać. Ja osobiście, bo robię to przede wszystkim dla siebie, no mam nadzieję, że będzie parę osób, które też się będą jarać i docenią te moje pomysły w ogóle i realizację ich. Natomiast, no, po wakacjach też nie chcę do końca mówić, bo po wakacjach to jest wrzesień, tak? Zależy dla kogo, bo tam dla studentów to może i październik, ale no tak bardzo październik, listopad. Nie wiesz, jeżeli zdążę zrobić to po wakacjach, to zrobię to po wakacjach. I tak, to jest zupełnie oddzielny projekt, natomiast no niezmiennie jestem Lilu, więc jakby pod swoją ksywką będę ten materiał robić. I jest to materiał również solowy. Paru gości będzie, ale też nie mogę tajemnic jeszcze na razie zdradzać. Czyli no musimy poczekać i wydaje mi się, że będzie na co czekać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki wielkie, bardzo miło było.
Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Planety. Słuchajcie tam sobie dalej, cokolwiek robicie. Mam nadzieję, że robicie to na powietrzu. Pozdro, Lilu. Wiem, że mogę iść stąd. Z Lilu rozmawiał reporter Planety Łódź, Bartek Godziński. Słowotok na Planecie Łódź.